Jest rok 1914. W wyniku zamachu na akt księcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie wybucha pierwsza wojna światowa. Światowe mocarstwa, które dotychczas współpracowały ze sobą w celu utrzymania porządku w Europie, teraz stają po dwóch przeciwnych stronach konfliktu. Wśród Polaków pojawia się nadzieja na odrodzenie Rzeczpospolitej. Ugrupowania polityczne nie są jednak zgodne co do tego, w jakich granicach powinno zostać utworzone państwo polskie. Według Romana Dmowskiego Rzeczpospolita powinna zostać utworzona na ziemiach zamieszkanych przez naród polski. Działający w czasie wojny w Galicji Józef Piłsudski uważał za priorytet zjednoczenie ziem Zaboru Austriackiego, czyli Galicji i terenów dawnego Królestwa Polskiego. Piłsudski nie był jednak zainteresowany losami Wielkopolski, która stanowiła w tym czasie część prowincji poznańskiej podległej Republice Weimarskiej. 26 grudnia 1918 roku jadący do Warszawy Ignacy Jan Paderewski zdecydował się na nocleg w poznańskim hotelu Baza. Z okna hotelu wygłosił przemówienie do zgromadzonych Polaków. Następnego dnia na Świętym Marcinie odbyła się parada wojsk niemieckich, w czasie której zrywano polskie symbole narodowe. Doszło do zamieszek, które ostatecznie doprowadziły do wybuchu Powstania Wielkopolskiego, na czele którego stanął major Stanisław Taczak. 16 stycznia 1919 roku dowodzenie nad powstaniem objął generał Józef Dowbor-Muśnicki. Miesiąc później, w wyniku rozejmu w Trewirze, powstanie dobiegło końca, a Wielkopolska została przyłączona do Rzeczpospolitej. Po zakończeniu walk Józef Dowbor-Muśnicki osiadł w Lusowie, w pałacu, w którym mieszkał od roku 1920 do swojej śmierci w 1937.